Piotr Gadzinowski przedstawia polityczny transfer roku. Na początku było słowo. I rzekł premier Tusk na wypasionym partajtagu: Platforma to miejsce dla wszystkich Polaków. Dla wszystkich, którzy chcą Polsce służyć. W tym samym czasie najprawdziwszy z prawdziwych Polaków spacerował z kotem po zielonym, stołecznym Żoliborzu. A na skwerku obok Polacy internauci jak zwykle popijali piwko, zakąszając newsami z sieci. Bezprzewodowy internet czyni cuda. Słowa premiera dobiegły do miłośnika kotów. Co więcej, wzbudziły w nim gwałtowny ruch myśli. Jestem niewątpliwym Polakiem i całe swe życie Polsce służyć chciałem. Za jeden czteropak piwa Lechu internauci wygooglowali mu adres premiera wszystkich Polaków. 3 dni później, już od rana, wszystkie polskie i polskojęzyczne media zapowiadały niespodziewany, gorący news. Rzeczywiście, w samo południe premier Tusk zaprezentował nowy nabytek Platformy – Jarosława prezesa Kaczyńskiego. Nasz Jarek dostanie 1 na liście PO w Autonomii Śląskiej, obiecał premier, bo to potrafi. Po takim newsie poparcie Platformy skoczyło aż do nieba. A wieczorem w kancelarii premiera 13 osobistych sekretarzy stanu, odpowiedzialnych za pozytywny wizerunek Tuska, bawiło się podczas skromnego bunga-bunga. Dla Polski to robili. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Tej samej nocy Jarosław prezes Kaczyński spotkał się w tajnym lokalu ze swym sekretnym zakonem, czyli najwierniejszymi z najwierniejszych. Powitał go płacz, zgrzytanie zębów oraz implantów. I wtedy Jarosław rzekł: Zamilczcie. Wstępując do Platformy, wytrąciłem Tuskowi jego najtęższy oręż – antykaczyzm. Teraz ten ciemny, splatformiały lud zagłosuje na mnie. I na was, bo jutro wszyscy wstąpimy do Platformy. To była puenta. Uwaga, jeśli nie zrozumiałeś, zobacz to jeszcze raz. Ciąg dalszy nastąpi.